Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością pozwalam sobie, jestem na tyle bezczelny, z wielką przyjemnością i chucpą pozwalam sobie zaprosić Państwa na kolejny gameplay. Gameplay, gdzie będę grał w grę Destiny 2. Grę, której to ściągnięcie zaproponował mi wczoraj jeden z radiosłuchaczy, któremu bardzo serdecznie za to dziękuję. Służbowy łańcuszek być musi, chociaż go nie widać. Służbowy zegarek z rotomatu wyciągnięty. Szanowni Państwo, zagrajmy w grę Destiny 2. Ja tymczasem się ubiorę, bo zaraz gdzieś wybywam. Gdzież wybywam, szanowni Państwo, zapytacie. Oto jest pytanie. Nie wiem, co się z tym OBS-em dzieje. Naprawdę nie wiem, czy Państwo będą mnie widzieli. No cóż, dużej straty jakby nie będzie. Szanowni Państwo, koniec gadania. Odpalmy grę Destiny 2. Zapraszam. Biblioteka gry. Destiny 2. Dobra. Powiem Państwu, że dobra. Powiem Państwu, że dzisiaj od rana słucham tej muzyki, którą nie wiem, czy Państwo pamiętają z Far Cry'a 5, jak się zaczynało, jak byli w tym, w helikopterze spadli z tym wodzem sekty. Po prostu tak mi się spodobała, jest taka religijna. I co to się coś czytuje, czy co? Nie wiem, albo ja zgłupiałem, albo moim zdaniem powinno coś pisać, co się teraz dzieje, bo czekamy około prawie minuty czasu. Nie wiem, wracać do ekranu głównego, no wróć. Powinno pisać, powinno wytłumaczyć, przecież ja nie wiem, co się dzieje. Dobra, zaczyna się chyba od nowa. Zaczyna się od nowa historia. Zaakceptuj. No i czekamy. Nie wiem, czy coś się. Wrócić nie mogę. Pozostaje nam czekać. Powinno się coś kręcić. Jakieś kółeczko, napis, wczytywanie, loading, cokolwiek. Nie ma nic, żadnej informacji. Kurwa, nie wiem, co jest grane w ogóle. Może to trzeba przytrzymać. Nie można by napisać? Nie teraz. No, gra się ściągała w nocy, szanowni Państwo, prawie 90 gigabajtów. Strasznie dużo. Nie mam żadnej kawki, bo dzisiaj jest stream. Przy okazji zapraszam Państwa na stream dzisiaj. O godzinie 20:21 na kanał Marek Kotoński Live. Dobra, lecimy. No dobra, Tytan. Nie wiem, wybierzmy może tego łowcę.
Rasa, płeć, oczywiście mężczyzna. No nie, no jestem człowiekiem. Mężczyzna rasy ludzkiej, twarz samiec alfa. To raczej taka azjatycka chyba. To jakaś zniewieściała. Trochę dawieńca podobny. No tu jest taka trochę, kurde, wały czołowe neandertalskie, jak ktoś kiedyś powiedział, jak moje. Dobra, zróbmy samca alfa, kolor skóry, nie wiem. Nie wiem, jakoś, żeby być, no... Nie wiem, wybiorę biały, to będzie z tym rasistą. Kolor ust. Dobra, teraz jest nowocześnie, to będzie wyszminkowany. Kolor oczu żółte. Czerwone, zielone. O, zielone jak ja, znaczy ja mam chyba zielone, czy jak ja mam oczy, szanowni państwo? Szare chyba. Zrobimy mu niebieskie. Włosy. Szkoda, że nie ma fryzury feministki, czyli tutaj taki równy... A może jest? To jest na sędziego brytyjskiego, lorda. To jest na włosimierza. Nie wiem, chyba przy tym zostanie. Nie wiem, chyba to, nie? Czy to? To zrobimy chyba. Na samuraja. Dobra. Oznaczenia. O, podobne do naszego logo Viri Fratres. No to weźmiemy logo. Kolor oznaczeń. Dobra, to będzie najładniejsze. Dostosuj. Zakończ. Nie wiem, o co w tej grze chodzi. Widziałem tylko wczoraj jakiś taką... Na Steamie było pokazane filmy z tego i grafika. I widziałem, że tam się po prostu napieprzanka. No zobaczymy, może będzie fajne. Grafika raczej niezła. Oczy do góry, strażniku! Udało się! Żyjesz! Nie masz pojęcia, jak długo cię szukałem. Jestem duchem. Właściwie to jestem teraz twoim duchem. A ty, ty już od dawna nie żyjesz. Zobaczysz wiele rzeczy, które będą dla ciebie niezrozumiałe. To teren upadły. Nie jesteśmy tu bezpieczni. Muszę zabrać cię do miasta. Stój. Nie martw się. Jestem z tobą. Musimy się ruszyć. Szybko! Pamiętam jak w Half-Life'a kiedyś grałem, jaka grafika zrobiła to na mnie fenomenalne wrażenie. Świetna była grafika w Half-Life'ie, w ogóle fenomenalna gra. To stary kosmodrom, rosyjski port kosmiczny. Gdzie ja mam biec w ogóle? Został aha, tam. Został poddany kwarantannie i stanowi spore zagrożenie. Ale naszą jedyną drogą jest ta, która prowadzi przez ten mur. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, drogi duchu. Przystanek autobusowy. Cały czas mam w głowie tę melodię. Do miasta. Z Far Cry'a początkowo. Ale najpierw muszę znaleźć ci broń. Ruszajmy! No powiem państwu, podoba mi się i grafika ładna. Czy jak się dwa razy naciśnie spację, to się leci jeszcze wyżej. Niż, bo spacja raz to skaczesz do góry, ale jak dwa razy to jeszcze wyżej. Są blisko. Nie zatrzymuj się. No i co teraz? To ryzykowne, ale spróbuję zdobyć dla nas więcej światła. Wzmocniony system wojskowy? Sprawdzono. Postrzępione kable IRDA? Sprawdzono. Kiedy wcisnę ten przycisk, oczekuj kłopotów.
No ale co teraz? Gdzie teraz mam iść? Co się dzieje się? Zadowoleni, że nas widzą. No co mam zrobić? Co? Nie słyszałem. Powtórz. Jak mam to wziąć? E? F? Kurwa, co ja mam zrobić? Enter? Aha, to tam trzeba iść. Aha, dobra. Myślałem, że tamto to jest jakiś miecz świetlny czy coś. Sprowadziłem cię nie bez powodu, strażniku. Jesteś wojownikiem. Nie boisz się podejmować ryzyka. No trochę się boję. I się pośpiesz. I bądź gotów do walki. Jestem. Załatwimy tych frajerów. Duchu, nie pękaj. Duchu mój. Duchu mój, jak śpiewała Edyta Gulniak. Bak, bak, patrz duchu, tak się kurwa robi. Co ty sobie myślisz? Ty z frajerem jakimś współpracujesz? No. Są jakieś fanty czy nie? Łańcuch rozpaczy. Kurde, jak ciemno, jak... Duchu mój! W łeb! Skup się. Jeśli twój namierzacz zamruga, oznacza to, że w pobliżu są problemy. A jak się... Kurwa, co to było w ogóle? Chciałem klęknąć. Shift, control. Ale miałem sny, powiem państwu, dzisiaj. Mer. Co to, jacyś politycy, platformy? Chociaż mer to w Rosji jest. Kurde! Ja króciutko, duszku. Tutaj się nie będziemy cackali z nikim. Króciutko z frejerami. Dzisiaj jestem trochę w bojowym nastroju. Czeka mi dzisiaj trochę stresujących zdarzeń. No ale takie jest życie, tak? Jest czas na stresy. Jest czas na spokój, ale miałem sny dzisiaj. Śniło mi się, że biorę ślub. Co to kurde? Reptilianie. Krótko stąd, co ty sobie myślisz? Kurwa, jaki żywotny. Upadli to łupieżcy. Obcy piraci żerujący na resztkach ludzkości. No to nieładnie oni postępują. To bardzo nieładnie. To może jakoś z nimi porozmawiać, przekonać ich, żeby nie mordowali. Może oni się jakoś zmienią, to trzeba rozmawiać, tak? Tak jak dzisiejsza audycja nowa na Summit TV, jutro będzie, szanowni państwo, na Radio Summit 2 o pani takiej lewicującej, która nie chciała psa tresować, tylko chciała z psem partnerskich relacji. Co to kurde za jakieś żaby? Żaby z kosmosu. Krótko z takimi, co wy sobie myślicie? Że co? Nie ma to tamto, tutaj go de besta i tak dalej. Nie, powiem państwu, śniło mi się, to jest znak. Najpierw śniło mi się, że się żenię z taką dziewczyną, która mi się bardzo podobała. Ona jest tutaj z tych okolic, na Podkarpaciu. No ale ona celuje bardziej w milionerów, ludzi takich łebskich. Znanych, sławnych, no ale raczej ich nie znam, bo raczej nie ma aż takich atutów. Dlatego państwa uniżony sługa to dla takiej gwiazdy nikt ważny. Szkoda. Weźmy to, co jest w środku. Szkoda, bo mi się podobała. Znaczy tak fizycznie mi się średnio podobała. Znałem dużo lepsze laski. Ale chodzi o to, że ja lubię takie no ostre dziewczyny, obrotne takie no, uśmiechnięte, dżagi tak jak to się mówi. Takie obrotne, no. Dopóki są atrakcyjne, to one też szukają fajnych gości, a potem już jak tracą urodę, no to wtedy na takich jak ja, ale to ja. Dziękuję bardzo. Zresztą teraz to mam dużo lepszy wybór niż... Ona była dobra na 4 lata temu około.
a teraz to już się trochę sytuacja zmieniła i mam dużo lepszy wybór. Natomiast gdzieś tam prawdopodobnie w podświadomości utkwiła. I powiem Państwu, że kurczę, gdzieś tam w bani siedzi. I śniło mi się, że mam się z nią ożenić. To był niesamowity sen. Dlatego, że ja po prostu czułem taką niesamowite podniecenie. Obudziłem się w środku nocy, poszedłem odlać się, czytałem w międzyczasie na smartfonie sennik. Nie wierzę w senniki, ale gdzieś tam te archetypy są zapisane nawet nieźle. I położyłem się, wyobraźcie sobie, szanowni... Kurde, myślałem, że to... A to trzeba wycelować. I śniła mi się drugi raz, zasnąłem drugi raz, wyobraźcie sobie, że spałem drugi raz. Kurwa. Położyłem się i drugi raz mi się śniła. Znowu była kontynuacja snu ze ślubem. Byłem bardzo szczęśliwy, podminowany, radosny. I taka niepewność. I w końcu ją poznałem. Byłem dla niej bardzo miły, taki serdeczny. Taki czuły bardzo. Chciałem, żeby się dobrze czuła. Niesamowity sen. Dobra, te gadziny to trzeba naszpikować ołowiem. Dribbling, pamiętajcie, dribbling. Ba, o kurde, wcisnęło mi się. Dribbling. Skaki, skoki. O, jak małysz. Uwielbiam gry, gdzie się lata i skacze. Może się polubię z tą grą. Kurde! Co tak bez zaskoczenia? Nieładnie! Nieładnie, niehonorowo! Co to znaczy, że ona mnie się śniła? Całą noc. Ale gdy się do niej przytuliłem, to jakoś nie było tak. Jakaś taka ruda była z piegami. Nie byłem do końca, nie jakoś bardzo brzydka, ale no nie spełniło się to, o czym marzyłem. Dribbling. Tak więc nie wiem, dlaczego mi się tak śniło. Straszne, wyskoczyłem rano około 8, przed 8, 7.30 wstałem. Byłem strasznie podniecony, ale nie seksualnie, tylko taki... Już dawno nie czułem takiej energii w sobie, takiej radości jakby, że coś się dzieje, że... Nie wiem, ten sen mi chciał coś przekazać, coś się dzieje, ewidentnie. Coś się dzieje, szanowni państwo. Tylko co? Ślimak, ślimak, pokaż rogi. To jest za głośna ta muzyka. Byłem taki szczęśliwy, taki radosny. Co to znaczyło? No. O, nóżkę chociaż wystaw. Nóżkę. Co to mogło znaczyć, że mi się to śniło? Dwa razy pod rząd to nie jest przypadek. Nie jest przypadek. To nie oznacza tego, że się ożenię. To sny to są zupełnie abstrakcyjne. I tak się właśnie posługuje podświadomość. Taką mową. Synku! Trudem, że to trzeba tą broń energetyczną. No chodź, kozaku. Jak jesteś taki kozak. No chodź. Chodź do tatusia. Nie ma już granatu.
Kurwa, co to? Jakieś moździerze? Co to jest? Plazma? Kurwa, no nie trafiłem. Kurwa! No to łajza jedna tu przylazł za mną. No zaraz się zabawimy. Wołowianą grę. Czym tu się radować, szanowni państwo? Żyjemy w Matrixie. Nie wiadomo, po co żyjemy. Czy istnieje Bóg? Kim jest? Czym tu się cieszyć? Iluzją. Może się okajtać? Taki szczęśliwy byłem, tak o nią dbałem. Tak się troszczyłem o nią po prostu. Takie było, taka energia, że chciałem, taki byłem miły dla niej, jak to nie ja. Ja raczej jestem wobec kobiet śmieszek taki troszkę. Kurwa, co to? Zaraz tu trzeba... Kurde. Kurwa, ilu ich tu jest? Strzelaj. Jakieś granaty czy co? Gdzie jest pasek zdrowia? Lubię takie babki, wiecie, obrotne, nie? Wiedzą, czego chcą, są, ale no właśnie przez to, że wiedzą, czego chcą, to chcą państwa uniżonego sługi pieniążków, a przecież wiecie, że ja pieniążków nie mam. Znaczy troszkę mam, ale mało. Zawsze za mało. Zawsze za mało tych pieniążków. Chciałoby się więcej pieniążków. Nie no, nie ma granatów? O, są już. Kurwa no. Nie no, powiem państwu, że pójdę chyba ze strzelbą. Tylko załatwimy sprawę jak mężczyźni. O! Bezczelny, po prostu, co on sobie wyobraża? Banzaj! Uderzaj ich wszystkim, co tylko masz. Oczywiście. Ale pomógłbyś trochę, kurwa. Kiedyś to było, no. Kiedyś to było. Kurwa, ilu ich tu jest? Kurde, no. Sataniści, czy coś? Sataniści. Twoje światło jest silne, strażniku. O, jak leci muzyka, no hordy kosmicznych hejterów. Jupi, o Jezu, jak ja lubię skakać, jakie to jest poczucie wolności. O. Tutaj sobie skoczymy. Kurwa, no. Hop, no, dawaj, dobra. Kurwa. Może się tu gdzieś ktoś ukrywa. Podajmy sobie ręce na znak pokoju. Nie kłóćmy się, o. O. Nie zatrzymuj się. Spróbuję zlokalizować jakiś statek, którym będziemy mogli polecieć do domu. Dobra.
Tu już byłem. Te kombiny, koleżko. Nie mam czasu. Niezła gra, powiem państwu. Tak, a zabili go i uciekł, ale... No i co teraz? Że tu trzeba strzelić. To tu trzeba iść. Iść, ciągle iść w stronę słońca. No to nie wiem, gdzie mam iść. No to w tym kierunku, tak? No mapka pokazuje... O! No kurde, nie zauważyłem. Margabi pijana, Vitia triceps. Uwaga! Ekipa najazdowa upadłych. Mamy większe kłopoty niż myślałem. O cholera. O cholera! Trzeba sobie przeładować wszystkie... Daj mi! Co, no nie strzela? Kurwa, nie wiem, w kogo mam walić. W tych, czy... Aha, ci na czerwono. Sorki, że was uderzałem. Sorki, ale... Dobry chłopaczyna jestem, tylko... Tygniutko, prawidłnie. Tylko po prostu nie zauważyłem. Ale bym chciał skakać tak wysoko. Ba! 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 Kurwa, co to? Krótko z wami. Z wami nie da się tak. O! Kurwa, zdrowie mi maleje! Uciekam! O cholera. Ale piznął. Odrodzenie, e. Trzeba pomóc chłopakom. Chłopaki, idzie odsieć. Kurwa, kolejny? Thank you.
na upadłych. Kurde, jak zdrowie chcę naładować? Dobra, wychodzimy z gry. Tak. Szanowni Państwo, kochani moi. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, że byliście ze mną na tym gameplayu, w tym gameplayu. Jaka jest moja opinia po... Nie wiem, 20 minutach grania w tę grę. Myślę, że to jest dość lekka, miła strzelanka. I z tego, co widziałem i z tego, co zobaczymy w następnych odcinkach, wydaje mi się, że może dawać przyjemność. Więc moja ocena jest dość wysoka. Polecam grać w tę grę, zwłaszcza, że jest za darmo. Jak jest za darmo, to ja prawie wszystko polecam. Szanowni Państwo, przypominam jeszcze. Około godziny 20-21 będzie stream ze mną, będzie można zadzwonić, chociaż te telefony to już będę trochę obcinał, na kanale Marek Kotoński Live. Godzina 20-21. Prawdopodobnie około 21. Raczej o 21 to będzie. Chciałbym Państwa też poinformować, że na sklepie jest do kupienia nowy czteropak, cztery fantastyczne e-booki i można oszczędzić 156 zł. Zestaw tych czterech e-booków, bardzo ważnych, to jest 344 zł. Nie jest to drogo, szanowni Państwo, biorąc pod uwagę, jaka tam wiedza jest, to Także, szanowni Państwo, dziękuję za obecność, pozdrawiam serdecznie, gra jest całkiem niezła. Miłego dnia życzę, sukcesów, miłego dnia i dużo radości w ciągu dnia. Pozdrawiam serdecznie. Chłop w dąb, cześć.